Panie profesorze, myślę, że to będzie dobry moment i sądzę, że państwo także uznacie, że ta chwila odda nasze uczucia, nasze głębokie przeświadczenia, iż pan profesor reprezentuje bezalternatywną propozycję i my jesteśmy z panem. Także to jest nasza głęboka wdzięczność, a w duchu takiej oto wdzięczności pozwolę sobie w imieniu zarządu naszego stowarzyszenia i prezes pani Ewy Stankiewicz odczytać dyplom, który jest komentarzem do nagrody, którą za chwilę pozwolimy sobie wręczyć. Nagrodę Stowarzyszenia Solidarni 2010, twardy jak granit, otrzymuje pan profesor Andrzej Nowak za niezłomne i wytrwałe przywracanie Polakom godności i siły poprzez kształtowanie współczesnych pokoleń na świadomych spadkobierców tysiącletniej historii narodu, który zrodzony w wodach Chrztu Świętego nade wszystko umiłował wolność i prawdę. Bardzo dziękujemy. Dziękuję. Granit ze Strzegomia niech towarzyszy, panie profesorze, gdzieś z boku na biureczku przez następny rok. Templariuszy się znajdowały. Komandoria Zakonu Templariuszy w Strzegomiu również, ale tam także nasi Boży Ludzie, którzy tę nagrodę postanowili ufundować i prosili, ażeby się kłaniać, że całe Wałbrzyskie, właściwie wszyscy solidarni z całej Polski, oczywiście na pewno w tej chwili przed ekranami laptopów słuchają online, a wszyscy inni na całym świecie będą na pewno także przez następne miesiące, które mamy nadzieję, że uda się nam wspólnie spędzić razem z nami w duchu naprawdę głębokiej łączności i wdzięczności za to wszystko, co pan nam ofiarowuje. Bardzo, bardzo dziękujemy. Ja bardzo dziękuję. Bóg zapłać wszystkim solidarnym. Solidarnym 2010 zawsze. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy raz jeszcze.